Już mówi, mimo że jeszcze nie dopuściłam do głosu. Krzysztof Gawkowski, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Przepraszam, że tak nieprzyjemnie zacznę, no ale niestety taka rzeczywistość. Jak was ludzie mają traktować poważnie, was, czyli opozycję, w momencie, kiedy popełniacie takie podstawowe dziecinne błędy? Mądre partie popełniają błędy, ale są mądre wtedy, kiedy się z tych decyzji potrafią głupich wycofać. I to nie jest tak, że my będziemy też mówili o tym, że nie mówiliśmy, nie rozmawialiśmy o podwyżkach. Nie. Lewica do tematu podwyżek w całej sektorze administracji publicznej podeszła już w listopadzie. Spotkaliśmy się wtedy na konwencie seniorów i o tym rozmawialiśmy, bo to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że podwyżki w sferze budżetowej dla administracji nie są potrzebne, bo ich 12 lat nie było. I jeżeli popatrzymy na samorządowców, którzy zarządzają miastami kilkuset milionowymi budżetami i zarabiają mniej niż ich pracownicy, to nie jest roztropne i mądre w państwie, które chce być dobrze zarządzane. Jeżeli popatrzymy na administrację publiczną, zarobki prezydenta i premiera, to na rękę premier zarabiający ponad 8 tysięcy w Polsce, gdzie wszyscy członkowie kadry zarządzającej, z których spółek Skarbu Państwa zarządzają więcej, czy to jest odpowiedzialne? Nie, nie jest. I to, co się teraz wydarzyło, to jest zły moment. Nie powinna być rozmowa o podwyżkach w momencie, kiedy jest dużo cięć budżetowych, w których mamy sytuację taką, że ludzie tracą pracę. Zresztą Lewica złożyła też projekty ustaw, między innymi uzupełniające subwencję samorządową, żeby nie zabrakło na wynagrodzenia. Mówiliśmy o świadczeniu kryzysowym. Te projekty zostały odrzucone, nikt nie chciał nich procedować. Ale na pewno to nie jest tak, że nie powinniśmy do tego tematu wrócić. I nie zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy mówią, że o podwyżkach nigdy. No to nie jest, że nigdy. Znaczy bez względu, czy rządzi PiS, Platforma, czy Lewica by rządziła, to trzeba o tym umieć rozmawiać. W Polsce przestaliśmy o tym umieć rozmawiać. I zgadzam się z tą częścią oburzoną społeczeństwa, która mówi, że źle to było przeprocedowane. Tak źle. I ale jakaś pomroczność jasna was dopadła? Co się stało? No przecież to było tak proste do przewidzenia, że będzie taka reakcja. Że tego nie wolno robić w tym momencie. Ale umie pan to wytłumaczyć? Czy w ogóle jakoś wam to umknęło, uciekło? Nie pomyśleliście? Ja się cały czas zastanawiam, jak do tego doszło po prostu. Doszło w taki sposób, że rozmowa o tym trwała pół roku. To nie jest tak, że ona nie trwała. Ona trwała. Byli politycy, którzy rozmawiali o tym jeszcze przed kryzysem i teraz temat wrócił, dlatego że PiS położył ustawę. To oni mają większość, żeby kłaść ustawę. My nie dostrzegliśmy problemu szybkiego procedowania i za to przeprosiliśmy. A to nie jest tak, że rozegrał was Jarosław Kaczyński jak dzieci po prostu? A dlaczego Jarosław Kaczyński miał rozegrać? Dlatego, że gdybyście byli przezorni, to doskonale byście wiedzieli, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica ma w Sejmie większość. Nawet jeżeli powiecie nie, no to i tak taka ustawa przejdzie. A to jest nieuczciwe. No nie jest uczciwe. To znaczy, że Lewica, Gawkowski Krzysztof ma nie brać odpowiedzialności za to. Znaczy, jeżeli uważam, że powinniśmy w Polsce rozmawiać o podwyżkach w sektorze administracji publicznej, a powinniśmy, to mam chować głowę w piasek i mówić, tak jak pani studium powiedział, nie, to wszystko było złe, w ogóle o tym nikt nie myślał, nigdy takiego nie ma, to jest dobrze? Nie zgadzam się z tym. Mówi pan, powinniśmy wrócić do tego tematu, tylko kiedy? Myślę, że cała kadencja powinna być temu poświęcona, a jeżeli powinny być podwyżki, to powinny być zaplanowane z nową kadencją. Wtedy by było uczciwie, wszyscy by wiedzieli, o jakim procesie mówimy. Każdy by wiedział, że w nowej kadencji będzie to dotyczyło zarówno sfery rządowej, czyli tej ERKi, jak i administracji samorządowej. No bo kiedyś to trzeba zrobić. Skoro nie było tego 12 lat i nie będzie najbliższe 3, to będzie razem 15 lat, no to chyba w Polsce, jeżeli rozmawiamy o sprawach trudnych, to i przez 15 lat o tym da się porozmawiać normalnie. Bo też uważam, że za głupie to, co dzisiaj mówi PiS, nie będzie tego tematu w ogóle. No znaczy, to w ogóle mam o tym nigdy nie rozmawiać? I nie upominam się o swoje. Wielokrotnie nawet tu pani mówiłem, że parlamentarzyści zarabiają przyzwoicie, ale nie uważam, że premier, bez względu skąd by był, Lewica, Platforma, PSL czy PiS, powinno w Polsce zarabiać 8 tysięcy. Premier powinien zarabiać więcej. Po prostu tak uważam, dlatego że ma dużą odpowiedzialność i ta odpowiedzialność powinna być też dobrze opłacana. A propos premiera, mamy dwóch kandydatów na ministrów, ministra zdrowia, ministra spraw zagranicznych. W ubiegłym tygodniu już premier Morawiecki podał ich nazwiska. Do tej pory nie udało się ich zaprzysiąc w sposób taki, jak muszą być zaprzysiężeni, żeby móc formalnie to stanowisko już sprawować. Michał Dworczyk, który był przed chwilą moim gościem, powiedział, że trwa zgrywanie kalendarza pana prezydenta i pana premiera. Czy pan umie mi to wytłumaczyć, że w dobie koronawirusa i na chwilę przed naprawdę bardzo poważną sytuacją, która nam się szykuje na Białorusi, pan premier i pan prezydent nie mogą zgrać kalendarzy tak, żeby doprowadzić do zaprzysiężenia ministrów? Mam wrażenie, że ministrowie, którzy zostali wskazani przez Mateusza
Morawieckiego, to są ministrowie i szefowie resortów na chwilę. To nie są osoby. Bartosz Arłukowicz mówi, zderzaki. To nie są osoby, które obejmą te resorty na dłuższą chwilę. To znaczy, rozumiem to o całej kadencji, czyli do 2023 roku. Jeżeli rzeczywiście szukamy odpowiedzi, co się dzisiaj dzieje w rządzie, to myślę, że trochę Mateusz Morawiecki został zaskoczony dymisjami i pana Szumowskiego, i pana Czuputowicza. Miało być tak, że będzie wielka rekonstrukcja we wrześniu. Miało być tak, że będzie sukces Mateusza Morawieckiego. Miało wyglądać to tak, że będzie odcięcie się od tej przeszłości i mamy nowe otwarcie. Okazało się, że tutaj mamy ruchy wyprzedzające i dzisiaj trzeba łatać dziury. No łatają dziury jak mogą, biorą polityków, którzy niekoniecznie będą później tymi resortami zarządzać. Ale nawet jeśli tak jest, no to chyba powinien prezydent z premierem móc zgrać przez tydzień kalendarza tak, żeby tych ministrów móc zaprzysiąc, nawet jeżeli są na chwilę. Tak, będzie, żeby był spokój święty na razie. A jak będzie zmiana za tydzień, to po co mają to robić? Żeby później brać odpowiedzialność, tak to powiedzą, że to byli pełniący obowiązki. Aha, czyli sugeruje pan, że będą nowe nazwiska już bardzo szybko, tak? Ja uważam, że we wrześniu Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do na pewno dużej rekonstrukcji, takiej, która będzie systemowo miała pokazać zmniejszenie resortów, inne pole odpowiedzialności, przetasowania polityczne Zjednoczonej Prawicy. I to miało być święto PiSu, a dzisiaj się zawaliło. I to jest tak, że to nie bez przyczyny się nie zgrały te kalendarze. No, nikt mi nie wmówi, że nie da się przeprowadzić szybkiego zaprzysiężenia przez prezydenta dwóch ministrów, skoro pamiętam z wakacji, sprzed czasu przedwyborczego, jak przyjechał z pismem pan Dworczyk do Sejmu, żeby robić wotum zaufania dla rządu, dlatego że trzeba było prezydentowi pomóc w kampanii wyborczej i pokazać, że jest dobra współpraca i jest większość na sali. No to wszystko się dało wtedy. Dzisiaj nie da się, nie dlatego, że nie można zgrać kalendarzy, tylko dlatego, że są inne przyczyny. Gdzie one są? W personaliach. Nie szukałbym tutaj naprawdę wielkich, piętrowych jakichś wież, które złożymy. To jest prosta prawda. Szukają kandydatów, którzy mogą zastąpić tych, którzy są obecni. Gdyby tak nie było, to już by ich zaprzysiężyli. Czy pan minister Piątkowski powinien utrzymać swoje stanowisko po rekonstrukcji rządu, jak pan sądzi? Czy powinniśmy dać mu szansę i zobaczyć, co się dzieje w szkołach po 1 września? Ignorancja ministra Piątkowskiego, która dotyczy całego obszaru nauczania w Polsce, jest zastraszająca. Szkoły podstawowe, żłobki i przedszkola, szkoły średnie, nieprzygotowane w zasadzie w żaden sposób. Wszystko przełożone na samorządy. Instrukcja jednostronicowa, która mówi tak, zdecydujecie sami, mówię o samorządowcach. Co to będzie oznaczało dla polskiej szkoły? Że jeżeli zachoruje jedna osoba w jednym powiecie, to mamy problem z całym powiatem. To znaczy nie bez przyczyny mówi się dzisiaj o tym, że będzie wprowadzone więcej powiatów, które będą miały skalę żółtą albo czerwoną, bo to może być spowodowane przez właśnie zachorowania w szkołach. Wczoraj Dziennik Gazeta Prawna podał dane, z których wynika, że pójście uczniów do szkół może spowodować 20-krotność przyrostu zakażeń. Czyli można powiedzieć, że ta skala urośnie do 350 tysięcy ludzi. Okaże się zatem, że jeżeli byśmy procentowo to przełożyli na ilość łóżek potrzebnych, będzie 15 tysięcy, skończą się łóżka w szpitalach. To jest wina nie innej osoby, jak ministra edukacji. On ponosi odpowiedzialność. Zignorował to, co mówili rodzice, zignorował uczniów, zignorował niebezpieczeństwo, a dzisiaj mówi, że jest dobrze przygotowany. No minister powinien odejść, tyle że jak odejdzie teraz, to później powie, że to jest jego wina. Powinien ponieść odpowiedzialność i odejść na początku września. Dlatego, że ktoś ponosi odpowiedzialność za to, że 2 miesiące zostały przespane. No dobrze, tylko teraz będę adwokatem diabła i zadam inne pytanie. Jakie pan rozwiązanie widzi? Bo rozumiem, że jeżeli nie posłać dzieci do szkół, no to muszą zostać w domu. Jeżeli dzieci muszą zostać w domu, to muszą zostać w domu też rodzice, co oznacza, że nie mogą pracować. Tutaj nie ma dobrego wyjścia. Jest dobre wyjście, takie, które pozwoli na przykład przygotować te szkoły na odpowiednio zabezpieczenie przed koronawirusem. Uważam, że w każdej szkole powinniśmy mieć kamerę termowizyjną na wejściu, która będzie mierzyła temperaturę, a nie jakiegoś pracownika administracyjnego szkoły, który będzie ją mierzył. To powinno być automatyczne. Kto to ma zapłacić? No na pewno nie samorządy. To powinni zapłacić właśnie przedstawiciele rządu. Powinny te pieniądze zostać przełożone. Nie ma takich rozwiązań. Drugie rozwiązanie, oddzielanie dzieci na przerwach. Mówi się, że albo będą zamykane w sanach, albo nie będą wychodziły. Jak sobie to ktoś wyobraża? Moja córka idzie do 5. klasy. Moja do 1. No, to już się pani rektor niedługo przekona. I niech ktoś mi powie, że 5-klasistkę ktoś utrzyma przez 5 godzin w szkole i powie, no ale generalnie to się nic nie stało, nie wychodzisz na przerwę. To jest niemożliwe. Siedzisz 2 metry od koleżanki przez 8 godzin. W oddzielnych ławkach i nie wstajecie. No naprawdę, no, znaczy jak minister opowiada takie bzdury, to albo oznacza, że on nie pamięta, przecież on był dyrektorem szkoły. Znaczy on nie wychodził na korytarz, on nie wie, co tam się dzieje. Znaczy opowiadanie banialuków dotyczących tego, co się dzieje w polskiej szkole po 1 września, co się będzie działo, jest zastraszające. Minister wie, tylko próbuje
za wszelką cenę grać dobrego znawcę tematu. No okazuje się, że nie jest taki dobry w tym, co robi. No dobrze, i dlatego powinien ponieść odpowiedzialność. Ale muszą sobie zdawać sprawę z tego, że za 2 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, jeśli państwo mają rację, no to będzie absolutny armagedon po prostu. No muszą to wiedzieć. Jeżeli zdają sobie z tego sprawę, to też wiedzą, że będą mieli problemy. To znaczy nie przygotowali nas na przykład na zdalne nauczanie. Ja jestem nauczycielem też akademickim, mam doświadczenie i jak ktoś mi dzisiaj opowiada, że będziemy zdalnie nauczali na różnych nowych programach, to wiem, że nauczyciele są tego gotowi. Zmarnowano 2 miesiące. Dzisiaj uważam, że jest jeszcze czas. Powinniśmy przygotować jeden wspólny program, który będzie zarządzał polityką zdalnego nauczania. Rozpoczęcie roku szkolnego powinno być opóźnione? Nie powinno być opóźnione, bo czy on się zacznie... Ale mamy tydzień, nie zdążymy przygotować tego wszystkiego, co pan mówi, przez tydzień. Ale jeżeli zaczniemy, nie zaczniemy 1 września, a zaczniemy 10 września, a minister dalej będzie opowiadał, że jest wspaniale, to nic nie zmieni. Dzisiaj powinniśmy powiedzieć sobie tak, może być bardzo ciężko i minister to powinien wyjść i powiedzieć. Mogą być zachorowania w szkołach, mogą być szkoły zamknięte, dlatego mamy system zdalnego nauczania, dlatego mamy termowizję, dlatego mamy pieniądze dla samorządów, które mają później mieć między innymi szansę na zastosowanie środków, które będą odkażały te szkoły. Tego wszystkiego nie zrobiono i to powinien dzisiaj wziąć za to też odpowiedzialność pan premier. Czy pan jako rodzic boi się posłać swoje dziecko do szkoły teraz? Tak, trochę się boję. No i? No i nie mam tutaj nic do powiedzenia, bo będąc posłem nie mogę nic zrobić. Mogę opowiedzieć tylko to, czego nie zrobił pan minister i apelować o rozsądek, bo jeżeli jest tak, że w ministerstwie są rodzice, to oni muszą myśleć podobnie do mnie. To znaczy moje dziecko chodzi jeszcze do niedużej szkoły. Jest 1 klasa, 5 będzie. To jeszcze jakoś sobie to wyobrażam. Ale ja chodziłem do szkoły podstawowej, w której klas równego rocznika było 5-7 i wiem, że takie są szkoły. Ja nie wyobrażam sobie, jak te dzieciaki będą w klasach siedziały, albo nie będą wychodziły na przerwę, albo co pójdą do szatni, na przykład w październiku, jak będzie zimno, się przebierać i co będą wchodziły pojedynczo. No to jest dla mnie jakaś abstrakcja i mówię o tym otwarcie. Ja sobie wyobrażam jeszcze rodziców, którzy spieszą się do pracy w tych kolejkach przed szkołami, kiedy muszą czekać na wpuszczenie swoich dzieci do placówek. No bo część dzieci starszych sobie już poradzi, a z taką 7-8 czy 9-latką to sobie trzeba postać przed tą szkołą. Ja bardzo lubię Polki i Polaków. Uważam, że wielu jest rozsądnych, ale uważam, że też w każdym społeczeństwie jest trochę nierozsądnych. I wie pani, czego się najbardziej boję? Z rodzice, biorąc pod uwagę to, że mają zobowiązania zawodowe, i to rozumiem, będą tak jak dotychczas przyprowadzali dzieci chore do szkoły. To znaczy pozbywali się trochę problemu. Kaszlerz, no dobra, to się nic nie dzieje. Temperatura 37,5, no to nie jest jeszcze źle, to idź do szkoły. I tak się działo. No to znaczy, jeżeli ktoś tego z państwa nie wie, to popytajcie rodziców, dziadków przecież, tak się dzieje notorycznie w całej Polsce. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że rodzice mają mieć odpowiedzialność, no to jak ktoś nie nabył przez 30 lat wolnej Polski, to ich nie napędzie w tydzień. Odwołanie kuratora łódzkiego. Podobno niespowodowane wypowiedzią na temat LGBT, ale sprawami organizacyjnymi. Wierzy pan w te tłumaczenia? Szczerze powiedziawszy, to uważam, że w PiS-ie nikt nie dostrzega tego, że takie słowa są szkodliwe. Dlatego, że to nie są szkodliwe słowa tylko dlatego, że wygłasza je kurator łódzki, ale przecież padały w innych kuratoriach oświaty, padały z ust posłów, senatorów, padały z ust rządu, członków rządu Mateusza Morawieckiego. Chyba padają, bo nawet potwierdził słuszność tej tezy, o której mówił kurator łódzki Ryszard Terlecki, czyli wicemarszałek Senatu i szef klubu parlamentarnego. W Prawie i Sprawiedliwości przeświadczenie o tym, że mamy do czynienia nie z człowiekiem, a z ideologią jest olbrzymie. Brak szacunku dla drugiego człowieka to jest Prawie i Sprawiedliwości ideologia. Jeżeli mamy gdzieś mówić o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zostało ukształtowane, to jest partia, która uważa, że z natury trzeba dzielić Polaków na lepsze i gorsze sorty, na równych i nierównych, na tych, którzy są pod tęczową flagą albo pod biało-czerwoną, na patriotów, niepatriotów. To z natury jest złe. Każdy Polak jest równy, każdy człowiek ma te same prawa i wszyscy powinniśmy wiedzieć, że państwo się nami opiekuje. Jeżeli tego władza nie robi, to znaczy, że władza jest zła i trzeba ją zmienić. No ale nikt nie chce jej zmieniać. No wygrywa kolejne wybory z rzędu, panie pośle. Może Polacy po prostu tak myślą. Ale to nie jest tak, że jakaś część opozycji, a na pewno lewica, nie będzie o tym głośno mówiła, że to jest nieuczciwe w stosunku do jakiejś części obywateli. Mhm. To nie jest tak, że będziemy kneblowali się i mówili, no nie trzeba o tym mówić. Są tematy, o których warto mówić, dlatego że one też zmieniają społeczeństwo przez to, że się o nich mówi. Aborcja, eutanazja, sprawy dotyczące równości, mowa nienawiści, podwyżki. To są trudne tematy. One będą w życiu politycznym. I niemądry polityk je omija i mówi tak, no nie będziemy o tym rozmawiali, bo stracimy poparcie. No stracimy poparcie, tylko że społeczeństwo się nie zmieniało. Dobrze, tylko my sobie prowadzimy akademickie dyskusje. Ja się zastanawiam tak naprawdę, w jakiej sytuacji dzisiaj jest w Polsce społeczność LGBT. W
takiej, że władza szczuje na ludzi, którzy mają inne poglądy, którzy chcą żyć inaczej, zgodnie z sobą. Normalność dla władzy to jest normalność, która rysuje się w ideologii PiSu. Nienormalność to jest wszystko inne. I tak wygląda dzisiaj Polska. Polska niestety w głowie Jarosława Kaczyńskiego to jest Polska, która powinna być zaściankowa, zamknięta za granicą swoją terytorialną, w Unii Europejskiej osamotniona i budująca ciągle taką narrację, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Wtedy PiS-owi łatwiej wygrywać wybory. Zabiorą mam 500+, opozycja przyjdzie niedobra, doprowadzi do sytuacji, w której wszystko, co my rozdaliśmy, zostanie zabrane, doprowadzą do tego, że tu Niemcy przyjdą, was rozkradną, ziemię wam sprzedają, Unia Europejska to nam w zasadzie nic nie pomogła, a jeszcze ten LGBT, to wiesz, on tam będzie cię rąbał siekierą, żeby zmienił poglądy, żeby twój syn z twoim kolegą byli w łóżku. To jest niestety szczucie Polaka na Polaka. I taką politykę prowadzi PiS i niestety duża część społeczeństwa się na to zgadza. Dlaczego? Dlatego, że nie widzi, że to może jeszcze ich dotyczyć. Tylko, że jest takie powiedzenie, które powinno otwierać też głowy. Dzisiaj to mnie nie dotyczy. W przyszłości dotyczy moich znajomych, ale kiedyś może dotyczyć na końcu mnie i wtedy nie będzie tych, którzy reagować mogą, bo już zabrakło kogokolwiek, którzy mogliby reagować. Panie pośle, kto z ramienia klubu Lewicy weźmie udział w jutrzejszym spotkaniu z premierem Morawieckim w sprawie Białorusi? My pójdziemy na spotkanie, bo uważamy, że opozycja powinna na tak ważne spotkania chodzić i powinna mieć swój też udział dotyczący tego, jak chcemy i co potrafimy zaproponować. I pójdziemy tam z propozycjami. Pójdzie Robert Biedroń, który jest szefem podkomisji stałej w Parlamencie Europejskim dotyczącej Białorusi i pójdzie Andrzej Szejna, który jest posłem i członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, czyli osoby kompetentne w sprawach zagranicznych, osoby mające na ręku wiedzę, ale też takie, które pójdą z propozycjami. Po pierwsze, żeby to nie było pierwsze i ostatnie spotkanie, tylko uważamy, że ta formuła powinna być rozszerzona do czasu zakończenia, powiedzmy, tego sporu, konfliktu wewnętrznych niepokojów na Białorusi i powinno to być spotkanie co tydzień, co dwa. Po drugie, pójdziemy z propozycjami dotyczącymi tego, jak Polska powinna zaangażować się w ten spór, bo tak to trzeba opowiedzieć i tą walkę Białorusinów o wolność, bo powinniśmy się zaangażować. Polska powinna być klubą i w Unii Europejskiej, i na całym świecie Białorusi. Powinna być ich największym fanem. A czy Polska jest dzisiaj krajem, który jest wiarygodny w bronieniu demokracji białoruskiej? Ale właśnie nie w bronieniu, tylko w apelowaniu o przywrócenie demokracji na Białorusi. No, ja nie czuję, że Polska straciła demokrację. Ja tu nie jestem jakimś wariatem, który będzie opowiadał, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości to w Polsce już nie ma demokracji. Prawo i Sprawiedliwość próbuje ją ograniczać przez Trybunał Konstytucyjny, walory zmniejszenia dostępności do sądów czy wymiany sędziów. No takie rzeczy to się dzieją. Telewizja publiczna upolityczniona. No ale to nie jest tak, że nie mamy demokracji. Ja nie mogę przyjść do pani redaktor do studia i powiedzieć, Jarosław Kaczyński to jest polityk, który prowadzi Polskę na manowce. A na Białorusi jest tak, że za to, gdybym powiedział, że prezydent Łukaszenka jest politykiem, który prowadzi Białoruś na manowce, mógłbym za łamanie zasad bezpieczeństwa wylądować w więzieniu. No to jest różnica. A jak powinniśmy się zachować, gdyby, nie daj Boże, na Białorusi doszło do rozwiązania siłowego? No Polska powinna wspierać. Po pierwsze, powinniśmy być otwarci na to, że mogą uchodźcy pojawić się na granicy polsko-białoruskiej i moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek przyjdzie mu do głowy, żebyśmy tych ludzi nie wpuszczali, to działa przeciwko polskiej racji stanu i przyjaźni polsko-białoruskiej, mówię, pomiędzy narodami, bo ci ludzie będą represjonowani. Po prostu Łukaszenka będzie ich ścigał za to, że protestują, chcąc odzyskać niepodległość od reżimu, który jest dzisiaj przy władzy. A wracając do samej idei spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan jest zaskoczony takim zaproszeniem? Jest nie. Jakieś drugie dno pomysłu tego spotkania? W tamtym tygodniu otrzymaliśmy informację o tym, że jest taki plan przygotowania takiego spotkania i czy Lewica weźmie udział w spotkaniach, które będą łączyły koalicję i opozycję. I po telefonach z osobami z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uznaliśmy, że nie można w takiej sytuacji trudnej na Białorusi migać się od takich spotkań i mówić, że dzisiaj są wartości wyższe, to znaczy polityka, nie pójdziemy gdzieś, bo PiSu nie lubimy. Nie, idziemy tam, bo lubimy Polskę. I Lewica uważa, że jeżeli mamy o coś walczyć, to właśnie wspólnie możemy jako koalicja, opozycja, PiS, Lewica, Platforma, PSL walczyć o to, żebyśmy mieli takie zaangażowanie na Białorusi, które pozwoli Białorusinom, przede wszystkim narodowi, czuć się, że ma wsparcie w bratnim narodzie polskim. Tylko co zrobić, żeby takie spotkanie i dyskusje przełożyć na realne działania? Realne działania to na przykład powołanie rzecznika w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który będzie dedykowany do współpracy z opozycją.
to jest coś, co daje poczucie, że mamy jakiś oręż, jakieś narzędzie, że jest osoba, która tylko tą sprawą się zajmuje. Zanim rzecznika powołają, to ministra muszą powołać jeszcze, panie pośle. Zgoda, tylko że minister jest przejściowy, a rzecznik mógł być stały, bo to jest czasami tak, że my zapominamy, co było w przeszłości. Bo Michał Dworczyk nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie, czy Zbigniew Rau będzie na jutrzejszym spotkaniu. A to pokazuje, jaka jest jego na razie pozycja, mówię o panu ministrze spraw zagranicznych, ale wrócę... Przyszłym ministrze spraw zagranicznych. Pełniącym obowiązki, jakbyśmy tego nie nazywali. Na pewno jest tak, że w Prawie i Sprawiedliwości było trochę takiego czaru nad Białorusią. Przypominam, jak pan marszałek Karczewski jeździł na Białoruś i mówił, że pan prezydent Łukaszenka to taki dobry przywódca, który się opiekuje narodem. No, te słowa padły i się nie odkręci. Jeżeli chcemy mieć politykę, która będzie rzeczywiście krok po kroku zmieniała nasze relacje na Białorusi, nie z rządem, a z opozycją, mówię o tej sferze wolnościowej, to my musimy mieć kogoś, kto będzie nawiązywał te relacje. Ambasador tego nie zrobi. Dlaczego? Dla ambasador jest przedstawicielem rządu. On musi mieć relacje ze wszystkimi dobre. Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie.